Bardzo dobry tekst, świetnie napisany. Ja w ogóle uwielbiam Schmidta, a to jest nasza wspólna decyzja pana dyrektora i moja, bo ja przedstawiłam kilka tytułów. Nie ukrywam, że to jest jeden z moich ulubionych tekstów, bo daje duże możliwości realizatorowi, reżyserowi. Ja to wymyśliłam w specjalny sposób i mam nadzieję, że państwo do końca go nie będą zdradzać swoim odbiorcom, bo chodzi nam o to, żeby zachować niespodziankę do końca. Zamysł jest taki, że opowiadamy o relacji dwojga ludzi, którzy nie wiedzą, czy chcą jeszcze nadal być ze sobą, bo są już bardzo długo i bardzo ich to męczy. Ich miłość jest pełna różnych zawirowań, jak to zwykle w życiu. Natomiast my chcemy ten wir namiętności, miłości i nienawiści pokazać za pomocą bardzo różnych środków, przede wszystkim aktorstwa naszych wspaniałych wykonawców, których przed chwilą przedstawiliśmy. I oprócz tego za pomocą środków wyrazu, które stanowią taką metaforę zarówno muzyczną, jak i klamrę scenograficzną, o czym na pewno powie za chwilę Tomek Wójcik. Chciałabym bardzo, żeby też ruch, który tworzy pewien rodzaj harmonii, czy rozbicia harmonii na koniec przedstawienia, żeby on był metaforą tych zawirowań, które są w związku. To, co powiedziała pani reżyser, tak, Schmidt jest w moim odczuciu także niesamowitym autorem, tak? I on potrafi stworzyć taki świat, że później każdy się dziwi. Generalnie się dziwi i to jest takie najfajniejsze w tym wszystkim, bo większość jego powieści, krótkich tam opowiadań właśnie są, takie są nieoczywiste. I to też jest pewnego rodzaju tego typu propozycja dla Białostoczan. Tekst Schmidta to rzeczywiście głęboka opowieść o trudnych i skomplikowanych relacjach międzyludzkich, o uczuciach. No i chciałem to oddać tutaj w realizacji scenograficznej. Stąd tutaj widać centralną część tejże scenografii, którą tworzą takie struktury przestrzenne, które defragmentują wyświetlane na niej obrazy, co jest tutaj nawiązuje bezpośrednio do idei i do koncepcji rekonstrukcji pamięci, utraconej pamięci. Jacek! Odchodzę, to się nie uda. Dokąd? Nie masz dokąd wracać. Tu jest twoje tutaj. Twój dom.